Działamy wspólnie dla wspólnego dobra. Pod takim hasłem w sali balowej Kozienickiej Elektrowni zorganizowano jubileusz 30-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków WNEA Wytwarzanie S.A. Uroczyste obchody rozpoczęto od prezentacji multimedialnej, podczas której Grzegorz Mierzejewski opowiedział zebranym o przeszłości związku, obecnej sytuacji i planach na przyszłość. Wyróżnienia związkowe, złote i srebrne odznaki za zasługi dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych otrzymali wieloletni przewodniczący związku Józef Jasiński złotą, natomiast srebrne Jadwiga Urbańska, Jerzy Niciński, Ryszard Kupis, Zenon Stolarski, Krzysztof Kowalczyk i nasz redakcyjny kolega Stanisław Kacperek. Chciałbym serdecznie podziękować centralnym władzom OPZZ za to, że docenili naszą społeczną pracę. To doda nam takiego pozytywnego kopa do dalszej działalności na rzecz naszej załogi. Następnie Wiesława Tarnowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, odczytała list gratulacyjny od prezesa Jana Guza skierowany do związkowców. Składam wszystkim związkowcom gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku. Pragnę Wam podziękować za wieloletnią działalność dla dobra pracowników, za wielki wkład w działalność ruchu związkowego, za aktywność i zaangażowanie w działanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Życzenia dla jubilatów złożyli także zaprzyjaźnieni przedstawiciele związków zawodowych, poseł Czesław Czechyra, ksiądz dziekan Władysław Sarwa oraz prezes zarządu ENA Wytwarzanie S.A. Krzysztof Zborowski, który z rąk przewodniczącego Zenona Stolarskiego odebrał specjalne podziękowania. Do celów, na które panowie się powoływali, państwo się powoływali, ja bym dodał tutaj jeszcze jeden, a mianowicie współudział w zarządzaniu zakładem, wzięcie obowiązku pomocy, wzięcie obowiązku i troski dbania o losy zakładu i myślę, że nie tylko ten związek, ale wszystkie związki, które działają w elektrowni Kozienica, teraz w ENEA Wytwarzanie, dbają o zakład, dbają o rozwój. Z kolei przewodniczący Związku Zenon Stolarski, podsumowując 30 lat funkcjonowania, podkreślił, że najważniejszymi wyzwaniami na przyszłość dla zakładu będzie budowa nowego bloku i nowe miejsca pracy. Natomiast dla samego związku najważniejsze jest pozyskiwanie nowych, szczególnie młodych członków. 30 lat to jest jedno pokolenie. U nas były zmiany przewodniczących, trzech przewodniczących. Czyli trzy dekady to jest dla organizacji duży. Najbardziej zadowolony jestem z tego, że organizacja rośnie i rozwija się, że dostrzegają naszą pozytywną działalność młodzi ludzie i zapisują się bardzo chętnie, wstępują w szeregi naszej organizacji. To jest dla całego zarządu, dla tych ludzi, którzy liderują związkowi, to jest takie podziękowanie, że znaleźliśmy uznanie w oczach osób młodych, które chcą wstępować w nasze szeregi. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków WNEA Wytwarzanie S.A. liczy obecnie około 600 członków. Jednym z najmłodszych jest Mateusz Pułkowski. Uważam związki za bardzo potrzebną instytucję w każdym zakładzie pracy. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest to instytucja, która cały czas działa. Różne opinie są o związkach zawodowych, no ale w naszym zakładzie, jak dzisiaj widać zresztą po uroczystości, która zgromadziła i ludzi biznesu, i byłych związkowców, energetyków, no, to środowisko integruje i myślę, że jak najbardziej warto wstępować w szeregi związków zawodowych. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów na scenie pojawił się pierwszy specjalny gość, Krzysztof Piasecki. Aktor i kabareciarz zabawiał publiczność znanymi i całkiem nowymi skeczami. Donaldowi Tuskowi zajęło 4 lata, żeby się zorientować, że reforma zdrowia nie może udać się w kraju, gdzie minister zdrowia nazywa się Kopacz. A minister autostrad Grabarczyk. Przecież to powinno być odwrotnie. Minister od autostrad Kopacz, a zdrowia Grabarczyk, prawda? Po występie gwiazdy do wspólnej, całonocnej zabawy zaprosił wszystkich zespół muzyczny Blackjack.